Młoda tczewska wokalistka Kalina Kortas postanowiła zintegrować wokalne talenty z Tczewa i okolicy oraz zachęcić innych do wypróbowania swoich możliwości na scenie. Wraz z mamą i z pomocą trenerki wokalnej zrealizowała projekt Trochę Kultury Proszę. Zwieńczeniem ich działań był koncert w klubie muzycznym Centrum Kultury i Sztuki. Kilka miesięcy temu Centrum Kultury i Sztuki rozpoczęło cykl spotkań z mieszkańcami Tczewa w ramach programu Centrum Inicjatyw Twórczych, który miał zachęcić osoby aktywne z pasjami do działania. Jednym z efektów tego programu jest inicjatywa Kaliny Kortas, 15-letniej wokalistki, której talent mieszkańcy naszego miasta dzięki występom publicznym i udziałom w konkursach znają od blisko 5 lat. Wraz z mamą Magdaleną Okapiec-Kortas napisała projekt mający na celu zachęcenie młodych osób lubiących śpiewać do rozwijania tej umiejętności, czy nawet do występów na scenie. W ramach projektu zaproponowano bezpłatne warsztaty wokalne z instruktorką Karoliną Kornas, także konsultacje z psychologiem oraz wspólną zabawę w strefie karaoke. Zwieńczeniem projektu był koncert, na który zaproszeni zostali młodzi wokaliści mający już pewne doświadczenia sceniczne. W większości były to dziewczyny wywodzące się z chóru dziecięcego Pasjonatka, które mogą się pochwalić również indywidualnymi występami czy sukcesami. Koncert otworzyła swoim występem Kalina Kortas. Wielki przebój stand-up zaśpiewała Zofia Jelonek. Julia Ziółkowska wykonała wielkie polskie przeboje Płonie Stodoła Czesława Niemena i Nieznajomy Dawida Podsiadły. Wystąpiła także Magdalena Drejka, która niedawno podbiła media społecznościowe swoją interpretacją utworu Sanach. Na scenie zaprezentowali się także chłopacy. 12-letni tczewianin Konrad Repiński ze swoim kolegą Frankiem Świgostem. Są oni śpiewającymi aktorami Stowarzyszenia Teatralnego Ingenium. Stoisz na czele przy grubi kolegów robiących co zechcesz, by nie mieć szeregu. Ja chcę manipulacją, przy nocy sprzeciwiam się. Już nie chcę żyć według schematu, które ściągają mnie. Przestań się wciąż odłamywać, że ludzie szanują cię. Dobry się zanim przez ciebie dość. W ostatniej części koncertu zaprezentowały się najstarsze spośród występujących wokalistki. Pokazały na scenie sporą dojrzałość artystyczną. Matylda Szutowicz i Natalia Olechnowicz zachwyciły publiczność, wykonując utwory solo, jak i w duecie. Kłamałam więcej niż kiedykolwiek chciałam przyznać. W moich żyłach płynęła krew silniejsza niż stal. Dlatego dzisiaj jestem całkiem sama. Mój nieznajomy, czy widzisz to, co ja? Znowu zatrzymuję czas, znowu zatrzymuję czas. Czas nagle. Znowu zatrzymuję czas, znowu zatrzymuję czas. Natalia Olechnowicz zdecydowała się zaśpiewać po raz pierwszy publicznie swój autorski utwór, w którym akompaniowała sobie na gitarze. Koncert pokazał, że w naszym mieście mamy bogactwo wokalnych talentów o różnorodnych muzycznych zainteresowaniach. Młodym artystom oraz reżyserce koncertu Karolinie Kornas podziękowała na zakończenie Magdalena Okapiec-Kortas. Ostatnie słowo należało do koordynatorki projektu Trochę Kultury Proszę, Kaliny Kortas. Thank you.